Słuchajcie, po raz kolejny jesteśmy na Waligórze, domek SS-manów. Słuchajcie, ściągam je tutaj cały czas, ściągają w zasadzie opowieści, to co tutaj się dzieje. Przejeżdżają tutaj do naszego miejsca, takie obozowisko, że my sobie z tyłu zrobili. Korzystają z niego, pokaż jak to wygląda. Korzystają z niego dziesiątki ludzi, którzy tu przyjeżdżają. Słuchajcie, i opowieści, niesamowite opowieści właśnie dotyczące tego, co widzą tutaj ludzie na niebie. My dzisiaj nocujemy tutaj, rozbiliśmy już swój obóz, będziemy tu. Zwróćcie uwagę po raz kolejny na panoramę. Jeżeli ktoś tu przyjeżdża, słuchajcie, jest to jedno z najbardziej urokliwych Przybliżam. Miejsc, jakie... Wielką Sowę. Po czeskiej stronie jest odpowiednik takiej wieży. Nie wierzę w to... Teraz to widzimy. Do przodu troszeczkę mamy włodarz. Idąc w kierunku Nowej Rudy, czyli w prawą stronę się poruszając, mamy Osówkę, z powrotem rzeczkę. Czyli słuchajcie, tamto co widzimy tam w oddali, to jest tylko i wyłącznie blamasz. To jest tylko odwrócenie uwagi od tego, co tutaj się działo. Bo całe Rize to jest dokładnie ten teren, który widzicie tutaj dookoła. I droga ewakuacji ludzi z Głuszycy, bo tam przemysłu, inżynierów i tych wszystkich, którzy byli ewakuowani z Głuszycy. Słuchajcie, ostatnio na filmie z Krakowa pokazałem wam książkę Stanisława Boleskiego. Słuchajcie, on dokładnie to opisuje. Ewakuacja, opisuje dokładnie ewakuację z Głuszycy personelu. Dokładnie opisuje ewakuację ludzi, którzy stąd uciekali. Przechodzili tą drogą i tu z drugiej strony tego wzgórza czekały na nich czołgi Patona. My jesteśmy oczywiście w miejscu, gdzie według tego przekazu, który znajduje się w głównym archiwum Wojsk Ochrony Pogranicza we Wrocławiu, słuchajcie, tu właśnie znaleziono tych 21 zwłok SS-manów. Także jeżeli ktoś zarzuci, że wracamy do tych samych miejsc, że pokazujemy znowuż to samo, niech sobie tak mówi. My będziemy do tych miejsc wracali dziesiątki, a może setki razy, bo tego będzie wymagała historia. I zwróćcie uwagę na mur. Ten mur jest murem, który powstał w XIV wieku. Dokładnie w ten sam sposób jest zbudowany mur na Rogowcu. To są później dobudówki robione, nie wiem, przez Niemców, przez Rosjan, to jest przebudowa. Ale tu jest miejsce, gdzie my kopaliśmy. Ktoś sobie zakamuflował pracę prawdopodobnie, którą tutaj robił. Siachał to drzewo, żeby zasłonić to, co jest pod spodem. My to na pewno odkryjemy, dzisiaj tam wejdziemy. I jeszcze raz zwróćcie uwagę na panoramę. Tam jest przed nami Rize. To jest Kotlina Kłodzka. To jest właśnie to, o co walczyli Czesi, Niemcy, Polacy w 1945 roku. Czesi bardzo usilnie zabiegali o ten teren. A jak będziemy mieli farta, to za chwileczkę ukaże nam się tam w oddali jeszcze Ślęża.